Lipa. Słuchajcie, jak to mówią, urlop, urlop i po urlopie. Niestety. Każdemu kiedyś się ten urlop kończy i każdy musi później wrócić do pracy. Wiadomo, że ten powrót do pracy jest bardzo ciężki, dlatego też właśnie lipa. Ale na pewno lipy nie ma ten, kto tydzień temu skomentował mój film, zasubskrybował mój kanał i zrobił to do 8 lipca. Każda z tych osób miała szansę wygrać ładowarkę, tą uniwersalną ładowarkę firmy Newell. Naprawdę super sprawa. I dzisiaj będzie ogłoszenie tego, kto tą ładowarkę firmy Newell wygrał. W ogóle bardzo dziękuję firmie Fox Photo za udostępnienie mi tej sztuki. Słuchajcie, więc kto wygrał? Ten komentarz jest dobry, dobry. Oczywiście żartowałem. Osobą, która wygrała tą ładowarkę jest Chriska. Chris, gratuluję. Wygracie tą ładowarkę. Proszę Cię, skontaktuj się na ten adres ze mną, bo nie mam do Ciebie żadnych namiarów. I wtedy, żebym mógł wysłać Ci tą ładowareczkę firmy Newell, którą wygrałeś. Gratuluję. Dobra, przejdźmy do sedna sprawy, bo dzisiaj naszym głównym tematem jest, jak poprawić dźwięk w naszych filmach. I tutaj musimy zrobić takie trzy podstawowe rzeczy na początku. Trzy. Po pierwsze, kupcie dobry mikrofon. Nie musi być zaraz najlepszy, ale chociaż dobry. Ja używam albo takiego krawatowego mikrofonu firmy Boya, albo Rode Video Micro. Zresztą mogliście to zobaczyć w poprzednim filmie, gdzie pokazywałem Wam te moje różne rzeczy, które używam. To jest pierwsza sprawa. Nie polegajcie tylko na mikrofonie wbudowanym w aparat, ponieważ te mikrofony zazwyczaj są słabej jakości. Druga sprawa jest taka, że musicie podstawić ten mikrofon najbliżej swojej twarzy, jak tylko można. Jeżeli jest to mikrofon krawatowy, no to po prostu zakładacie go tak, jak tutaj mam. Jeżeli macie jakiś inny mikrofon, to ustawiacie go tak, żeby go nie było widać, albo jakoś tak, żeby nie przeszkadzał w kadrze. Trzecia rzecz, no muszę sobie pomóc. Trzecia rzecz to ustawcie odpowiedni poziom nagrywania dźwięku. Jeżeli podłączycie go bezpośrednio do aparatu, to w aparacie, żeby Wam te kreski nie wychodziły na czerwone pole. Jeżeli macie urządzenie takie jak ja, nagrywające, to oczywiście w takim urządzeniu ustawiacie mniej więcej minus 6 dB, żeby nie było więcej i będzie spoko. To są te trzy najważniejsze rzeczy. Jeżeli to zrobicie, to już macie całkiem niezły dźwięk. Co zrobić, żeby był lepszy? Ano to już musimy się udać do Premiere Pro. Okej, mamy tu wgrany jakiś klip, gdzie coś mówię. I teraz tak, pierwszy efekt, jaki potrzebujemy, to jest multiband kompresor. Wrzucamy go sobie, klikamy edit. I teraz tutaj mamy broadcast wybrany, tak naprawdę to nie jest wybrany broadcast. What? Okej, no tak jest wtedy w Premiere Pro, że jeżeli wybieracie multiband kompresor, to musicie najpierw, bo mimo tego, że tu w presecie jest napisane broadcast, to musicie najpierw wybrać jakikolwiek inny preset i dopiero wtedy wrócić do broadcast. I to wtedy wybraliście broadcast. Ok, to jest pierwszy. Drugi efekt to jest mastering. Wybieramy sobie mastering, wrzucamy, robimy edit. I tutaj sobie wybieramy preset Subtle Clarity. Po pierwsze likwidujemy reverb, bo nie chcemy tego efektu. Włączamy sobie low shelf i high shelf, dzięki temu mamy 3 punkty. Podnosimy sobie wysokie tony, troszeczkę środkowe i opuszczamy troszeczkę niskie, żeby ten głos był bardziej taki donośny. I to jest wszystko, koniec, dziękuję, naprawione. Ja wiem, że jest oczywiście masę różnych innych możliwości, żeby poprawić dźwięk. Wiem, że audiofile będą mówili, co? To wszystko? Nie, stary, to nie jest wszystko. Ale to jest taki najprostszy sposób, dla mnie oczywiście, i taki bardziej amatorski, ok? Dla takich filmów YouTube'owych. Więc posłuchajmy, jak to wygląda przed i jak wygląda po. Właśnie, praca YouTubera. Po pierwsze, co musicie zrobić, to zawsze sprawdzić, czy dobrze ustawiliście aparat. Jest to bardzo ważna sprawa. Właśnie przed chwilą nagrywałem te teksty, które teraz mówię.
100 klatkach na sekundę. No. I to wszystko, słuchajcie, taki szybki poradnik na temat tego, jak poprawić dźwięk w waszym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za subskrypcję, dzięki wielkie za komentarze. Gratuluję jeszcze raz Chriska, wygrałeś ładowarkę. I widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie za tydzień. A w następnym odcinku, słuchajcie, powrócimy, a raczej ja powrócę do słonecznej Hiszpanii. I tam też zobaczycie kolejny odcinek i kolejny poradnik. Trzymajcie się, na razie, cześć!